spotkat od desertów. Oraz opowiedzieć o różnicach między nimi. Phoenix & Festley jest produktem opartym na bazie alkoholu etylowego w ilości 61% oraz wspomagany dodatkową substancją czynną, lorkiem lidencjego dimetylamu. Nowy profil Phoenix, Phoenix Desofast. Pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych otrzymaliśmy po prawie 2 latach. Produkt oparty na bazie chlorku lidecylodimetyloamonu. Jaka jest różnica użytkowa między tymi dwoma produktami? Phoenix NPS Tape jest produktem zalecanym do dezynfekcji w obszarze ogólnym. Po zastosowaniu czujemy wyraźny zapach alkoholu. Produkt sam odparowuje z powierzchni. Phoenix Desofast zalecany jest do dezynfekcji oraz mycia w obszarze ogólnym oraz medycznym. Po zastosowaniu czujemy delikatny zapach detergentów. Produkt ma bardzo niską lotność, wobec tego zaleca się po czasie ekspozycji usunąć produkt ręcznikiem papierowym lub mokrą ściereczką. Jakie jest spektrum działania tych dwóch produktów? Phoenix NPS Tape działa na bakterie, grzyby, spory oraz to zostało udowodnione, że produkty powyżej 60% zawartości alkoholu również na wirusy z rodziny koronawirusów. Produkt Desofast ma bardzo szerokie spektrum działania. Działa na bakterie, grzyby, drożdże, spory, wirusy. Zgodnie z normą 14476 również na wirusy z rodziny koronawirusów. Jakie jest bezpieczeństwo stosowania tych dwóch produktów? Produkt NPS Tape jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Należy jednak pamiętać, że systematyczne stosowanie produktu na powierzchni, które nie mają tej odporności, może uszkodzić powierzchnię oraz powodować korozję materiału. Phoenix Desofast jest bezpieczny dla czyszczonej powierzchni, należy jednak pamiętać, że musimy stosować go zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie. Należy jednak pamiętać, że te dwa produkty nie należy stosować na skórę dłoni. Może ją ona nadmiernie wysuszać, co może powodować pękanie oraz powstawanie ran.